Publiczność wciąż chce oglądać polskie kino, wciąż się nim interesuje i Państwa obecność tutaj jest tego żywym dowodem, więc bardzo dziękujemy. W zeszłym roku festiwal odbył się online ze względów pandemicznych. Oczywiście nic nie zastąpi rzeczywistego festiwalu. Na przykład, gdzie byśmy marzli teraz, czekając na gwiazdy polskiego kina? No, festiwal online nam tego nie zapewnia, a to przecież czysta przyjemność. Też kiedyś przyjechałem tutaj do Gdyni, wysiadłem na dworcu i pomyślałem sobie, że niewiele się zmieniło. Zawsze, kiedy już mieszkam w Warszawie i wydaje mi się, że wiem, co to jest wiatr, a potem przyjeżdżam do Trójmiasta i przekonuję się, że nie wiem, że dopiero tutaj się dowiaduję. Teraz to mamy tego potwierdzenie, kiedy tutaj stoję. W związku z tym bardzo to jest wszystko pocieszające. Dwa dni temu też był taki sztorm właściwie, może nie sztorm, ale silny wiatr, że nawet odpadł kawałek elewacji z hotelu. I tak sobie pomyślałem, że to świetna metafora właściwie. Wszyscy jesteśmy trochę jak ten hotel, któremu odpadła elewacja przez ten kryzys, który się przetoczył, ale wciąż jesteśmy. Hotel stoi, my jesteśmy, polskie kino jest z nami, polscy filmowcy są z nami, którzy za chwilę tutaj będą. Ale zanim ich przywitamy, to przywitajmy ludzi, bez których tego festiwalu by nie było. Już widzę, że do nas zmierzają. Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Leszek Kopeć, oraz dyrektor artystyczny festiwalu, Tomasz Kolonkiewicz, wraz z żoną, partnerką, Laurą Pawelą. Nie wnikamy aż tak bardzo w życie prywatne dyrektorów, w każdym razie są razem. Dzień dobry. Dobra, my też oglądamy. Prosimy stanąć na chwilę na ściance. Laura Pawela, dodam, jest również współmontażystką jednego z filmów, który był pokazywany tutaj na festiwalu, Ucieczka na Srebrny Glob Kuby Mikurdy. Świetny dokument o tym, jak Andrzej Żuławski tworzył swój film Ucieczka Srebrnego Globu, nigdy nie dokończony. Polecam ten film, bo to fascynująca historia. Witamy. Dzień dobry. Chociaż właściwie tu panowie powinni witać nas. To dziwnie właściwie, trochę się czuję, ale zapraszamy. Dzień dobry. To oznacza, skoro już panowie dyrektorzy są z nami, że uroczystość Czerwonego Dywanu naprawdę się zaczęła. Panowie będą witać naszych gości. Goście następni już do nas zmierzają. To Magnus von Horn, reżyser znakomitego filmu Sweat, który być może Państwo oglądali, jeśli nie, to bardzo polecam. Agata Szymańska, producentka wielu wspaniałych polskich filmów, na przykład filmów Kuby Czekaja, takich jak Królewicz Olch, Wielkie Brawa. Magnus, Agata, proszę się zatrzymać na ściance. Nie zapominajcie o naszych wspaniałych fotoreporterach, fotoreporterkach. Kilka zdjęć i już was puszczamy na galę. Na pocieszenie dodam, że i tak będziecie tu stali krócej niż ja. Także wytrzymacie. Agatę spotkałem dzisiaj na make-upie, także wiem, że jest doskonale przygotowana. Magnus, mam nadzieję, że też tam dotarłeś, żeby nie odstawać. Świetnie, bardzo się cieszymy. Magnus von Horn i Agata Szymańska. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy na galę. Powiem szczerze, nie wiem, bo ja w zasadzie nie korzystam. Tutaj w prawo. Teraz idą tutaj na czerwonym dywanie ludzie, którzy między innymi takie festiwale prowadzą. To Liliana Głobczyńska-Komorowska, Ela Kinowska, Ryszard Piątek, goście zagraniczni, przyjechali do nas z Kanady, z daleka. Na szczęście pandemia już pozwoliła na podróże, więc bardzo się cieszymy, że Państwo aż z Kanady tutaj do nas dotarli i mogą też zobaczyć najnowsze polskie filmy, które mam nadzieję później w Kanadzie będą pokazywane. Zapraszamy na ściankę. Chwilę dla fotoreporterów i operatorów i kamerzystów. Machamy, uśmiechamy się. Ludzie w Kanadzie są podobno bardzo uprzejmi i mówią przepraszam nawet, kiedy potrącą kosz na śmieci. Na przykład, jak Państwo widzą, kanadyjska kultura przesiąknęła do Polski. Machamy, uśmiechamy się, jesteśmy bardzo uprzejmi. A ja mam nadzieję, że tutaj nie zamarznę, ale może to się jakoś powiedzie. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy. Tutaj w prawo, szczypta kanadyjskiej kultury z nami. Zapraszamy. Proszę Państwa, i rzeczywiście oglądając te wszystkie filmy miałem takie poczucie, że nowe polskie kino jest w świetnej formie, ale nie zapominamy o ludziach, którzy tworzyli historię polskiego kina, ale tworzą też współczesne polskie kino, czyli na przykład pani Agnieszka Holland, która do nas zmierza właśnie. Dzień dobry, pani Agnieszko. Pani Agnieszka jest laureatką Platynowych Lwów z całą kształt twórczości. Dodajmy, że to pierwsza kobieta, która tę nagrodę otrzymuje na festiwalu w Gdyni.
co, no, nie mogę powiedzieć lepiej późno niż wcale, bo to się powinno dawno wydarzyć. Prosimy chwilę zostać na ściance, Pani Agnieszko, dobrze? Bo kilka zdjęć zrobimy. O, świetnie, poprawiła Pani płaszcz. Wielkie brawa raz jeszcze, Agnieszka Holland. Nie muszę wymieniać tych wszystkich filmów, ale wymienię chociaż kilka. Gorączka, Kobieta samotna, Plac Waszyngtona. To wszystko filmy, które bardzo dobrze znamy. Ostatnio, w ostatnich latach chociażby W ciemności, nominowany do Oscara. Pani Agnieszka Holland wciąż wnikliwie przygląda się polskiej historii, nie tylko polskiej, i wnikliwie przygląda się nam, współczesnym ludziom, przez pryzmat tej historii. I mamy nadzieję, Pani Agnieszko, że jeszcze wiele filmów nam Pani pokaże. I te platynowe lwy to po prostu kolejny etap w Pani twórczości. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór i zapraszam. To ja. Dzień dobry wieczór. A to mnie Pani szukała. Tu jestem. Tu jestem. Zapraszamy. Szanowni Państwo, w konkursie, oprócz konkursu głównego, mieliśmy na przykład konkurs filmów mikrobudżetowych i twórcy jednego z filmów z tego konkursu są z nami. To film Pierwsza 11, reżyser Miron Wojdyło wraz z Justyną Wojdyło, operator Sławomir Bergański, scenarzysta Tomasz Jasiński, aktorzy Grzegorz Stosz, Marta Skoczek wraz ze swoim mężem Karolem Skoczkiem. Wielkie brawa, film Pierwsza 11. To jest film, który nam udowadnia nam, proszę Państwa, że polscy filmowcy zwracają się z powrotem w stronę horroru. To jest film, który jest jednocześnie horrorem, szekspirowskim dramatem, psychologiczną historią o rodzinnej tragedii, rodzinnej traumie. Reżyser do mnie macha, czyli chyba dobrze opisuje film, wszystko się zgadza. I to jest film, który brał udział w konkursie filmów mikrobudżetowych. Bardzo go Państwu serdecznie polecamy, jeśli go Państwo nie widzieli. Dziękujemy bardzo i zapraszamy tutaj do nas na spotkanie z twórcami, które miałem okazję prowadzić. Pan Tomasz Jasiński, scenarzysta, trochę narzekał, że mu reżyser pozmieniał, ale koniec końców wszyscy są razem na czerwonym dywanie, uśmiechnięci. Prawda, Panie Tomaszu, wszystko jest dobrze? Fantastycznie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy twórcy filmu Pierwsza 11. To zresztą dobry moment, żeby powiedzieć rzeczywiście, że mieliśmy na festiwalu w Gdyni właśnie kilka konkursów. Konkurs główny, konkurs filmów mikrobudżetowych, to program Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przeznaczony dla debiutantów, uruchomiony stosunkowo niedawno, w którym można właśnie za mniejsze budżety tworzyć swoje debiutanckie filmy. I mieliśmy oczywiście konkurs filmów krótkometrażowych. Zwycięzcę poznaliśmy wczoraj. Na główną nagrodę dostał film Mój brat Rybak w reżyserii Alicji Sokół. Mam nadzieję, że jego twórcy też się z nami pojawią. I kontynuujemy witanie, ogromne brawa, mam nadzieję, też od Państwa dla twórców filmów mikrobudżetowych, bo już do nas zwierzają twórcy filmu Piosenki o miłości. Ten tytuł, proszę Państwa, nie jest podchwytliwy. W tym filmie są piosenki i w tym filmie jest miłość. Także to, dokładnie o tym ten film opowiada. Bardzo serdecznie Państwa witamy i wielkie brawa dla nich. Młodzi polscy twórcy, którzy mam wrażenie, mam nadzieję, że już niedługo ich filmy zobaczymy w konkursie głównym. Kolejne będą miały szansę na Złote Lwy, na razie mają szansę na nagrodę w konkursie filmów mikrobudżetowych. To się dzisiaj okaże. Chwila dla fotoreporterów i operatorów tu właśnie, gdzie Państwo dotarli, a ja przedstawiam. Reżyser Tomasz Chabowski, aktor Tomasz Włosok wraz z Malwiną Bus, producentka Marta Szarzyńska, producent Paweł Szarzyński, kompozytor Kamil Holden-Kryszak, scenografka Alicja Zachodny, montażystka Patrycja Piruk, promocja i marketing Zuzanna Brewczak, druga kierowniczka produkcji Pela Kujda, sound design Bartosz Płotkiewicz, Piosenki o miłości. Wielkie brawa, proszę Państwa. Film, który bardzo, w sposób bardzo swobodny, naturalny i bezpretensjonalny opowiada o tych wszystkich tematach, a także opowiada o sztuce i o tym, jak w dzisiejszych czasach można sztukę zgodnie ze swoim sercem robić i te historie opowiadać. Dziękujemy bardzo. Witamy na festiwalu w Gdyni, na gali zamknięcia i zapraszam. Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę, właśnie do nas zmierzają. Już widzę te piękne kreacje. To jest film futurystyczny właściwie, bo rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i rozumiem, że też niektóre z tych kreacji zostały do tego dostosowane. Tutaj pan reżyser Michał Krzywicki po prostu pokazuje nam, jak będzie wyglądała moda w 2028 roku. Dziękujemy, już wiem. Natalia Bednarska, producentka, zdjęcia Łukasz Suchocki, reżyseria Michał Krzywicki, aktorka Dagmara Brodziak, ale też producentka kreatywna, operator kamery Kacper Wójcicki, Agnieszka Zaborowska, montaż. Wielkie brawa, proszę Państwa.
dzień, w którym znalazłem się w mieciach dziewczynę. Jeżeli Państwo znają Łowca Androidów, to rozpoznają Państwo w tym filmie wiele tematów, które Łowca Androidów poruszał. Czyli co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy humanizm. I ten dramat, który tam się rozgrywa, jest niby futurystyczny, a tak naprawdę bardzo dobrze nam znany wszystkim. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszamy. Zapraszamy i życzymy powodzenia na gali, która, przypominam, jest głównym punktem naszego programu i po to właśnie twórcy przemierzają z tę jakże krótką, ale też... Film Magdalena. Witamy raz jeszcze na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i zapraszamy na galę. Doceniam również okulary przeciwsłoneczne. Panie Filipie, wyglądają bardzo stylowo. Proszę Państwa, piosenki o miłości już były. Miłość to oczywiście jest takim tematem, jest takim zjawiskiem, na temat którego napisano mnóstwo poematów, nakręcono mnóstwo filmów, napisano wiele książek, miłość ma wiele imion, wiele twarzy i na tym festiwalu też mogliśmy to wszystko oglądać w filmach. Piosenki o miłości opowiadają o miłości, ten tytuł wcale nie był podchwytliwy. Podchwytliwym tytułem, no może trochę, jest również tytuł filmu Po miłość, którego twórców już widzę między drzewami. Powoli do nas zmierzają, ale zanim do nas dotrą, to powiem Państwu pokrótce, że Po miłość to jest taki film, który dla mnie przede wszystkim opowiada o tym, jak to słowo miłość może kryć coś bardzo toksycznego i szkodliwego. Musimy sobie zadać pytanie, czy pragniemy tej miłości i czy to, czym obecnie tkwimy, jeszcze kilka miesięcy temu, wcale nie było wiadomo, czy do tego dojdzie, a tymczasem oto jesteśmy. Twórcy filmu Po miłości. Dziękujemy bardzo i zapraszamy tutaj do nas. Również miałem okazję się z Państwem już spotkać tutaj na nowej scenie. Witam ponownie. Pani Ujowite też udziałem na make-upie. Efekty olśniewające, jak Państwo widzą. Zapraszamy. Proszę Państwa. A myślałem, że ktoś już do nas zmierza, ale chyba tak rzeczywiście, tylko Pani tak niepewnie do nas kroczy, ale już jest kierowana przez Magdalenę Jacyn, rzeczniczkę prasową festiwalu, której bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Magdo, że tak pięknie wszystkich do nas kierujesz. Jest z nami Pani Bogna Kowalska, dyrektorka Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Polskie Radio oczywiście jak zwykle relacjonowało festiwal w sposób obszerny. Bardzo dziękujemy i witamy Panią bardzo serdecznie. Bez mediów, bez dziennikarzy, bez naszych partnerów medialnych, no, polskie kino nie docierałoby do tak wielu widzów. Pani dyrektor, prosimy o chwilę tutaj na ściance, żebyśmy uwiecznili Pani obecność na czerwonym dywanie i na uroczystości zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak głosi znane hasło, film kocha Gdynię, Gdynia kocha film, radio też kocha film i kocha Gdynię, jak widać. Dzień dobry wieczór, Pani dyrektor, dzień dobry i zapraszamy już na galę. Proszę sobie znaleźć godne miejsce i spokojnie oczekiwać. Jeżeli dobrze widzę, już Magda Jacyn nam tu kieruje, przedstawicieli filmu właśnie Prime Time, producent nadzorujący Kuba Razowski, producent Krzysztof Terej i muzyka Teoniki Rożynek. Dobry wieczór Państwu, wielkie brawa. Twórcy filmu Prime Time, przedstawiciele całej ekipy tutaj na naszym czerwonym dywanie i przed uroczystością zamknięcia festiwalu w Gdyni. Proszę się na chwilę zatrzymać przed obiektywami aparatów. Producenci i autorka muzyki filmu Prime Time, który raz jeszcze Państwu bardzo serdecznie polecam. Thriller w reżyserii Jakuba Piątka. Tomasz Konkiewicz, dyrektor artystyczny, kontroluje, co się dzieje na czerwonym dywanie. Tomku, bardzo dziękuję. Taka praca. Wczoraj na Młodej Gali Tomek mówi, że był głównie tam po to, żeby trzymać halabardę. Bardzo dobrze się to szło. Dzisiaj mam nadzieję, że również to powtórzę. Zobaczymy. Wspaniale. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, co na to nasi partnerzy medialni. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie i zapraszamy do przedstawiciele ekipy filmu Prime, który tam pięknie nad nami krąży. Piękny skok, proszę Państwa. Na pewno zostało to uchwycone równiutko. Jestem przekonany, że to się udało. Tomek, dziękuję, że dotarłeś. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Jak twoje zmęczenie? Jest OK? Jest dobrze już?
Dobrze, świetnie. Mam nadzieję, że gala ukoi swoje zmęczenie. Joanno, dobry wieczór. Witamy Państwa, Marcinie. Pani Ewa Braun, scenografka, autorka scenografii do wielu wspaniałych filmów. Witamy. I proszę chwilę się zatrzymać tutaj właśnie na ściance, żeby fotoreporterzy mogli Panią tutaj pięknie sfotografować. Żywa legenda polskiego kina, proszę Państwa. Takich gości mamy na festiwalu i z tego się bardzo cieszymy, bo polskie kino to współczesność, polskie kino to też historia. I ci wszyscy współcześni młodzi twórcy, którzy pokazują te filmy w konkursach, inspirują się dokonaniami takich ludzi, na przykład jak Pani Ewa Braun. Dobry wieczór, Pani Ewa. Cieszymy się, że Pani jest z nami. Jak co roku zresztą. Bardzo nam miło. Tutaj już Panowie dyrektorzy Panią przywitają z honorami. Ci, który już macha do Państwa, którzy stoją tam, to oznacza, że mogę ich wszystkich przedstawić, że zmierzają do nas. Twórcy filmu Powrót do Legolandu, reżyseria, scenariusz, koproducent Konrad Aksinowicz, aktor Maciej Sztur, operator zdjęcia Jakub Jakielaszek, dźwięk Anna Bilejska, za sobą towarzysząca, Maciej Sztur również za sobą towarzysząca, producentka Agnieszka Chromicka, drugi reżyser Tomasz Nalewajek, za sobą towarzysząca, administratorka i druga kierowniczka produkcji Anna Czajka, Teodor Koziar, czyli aktor wraz ze swoimi rodzicami, koproducent Jerzy Kobyliński za sobą towarzyszącą, także koproducent Wojciech Stuchlik. Powrót do Legolandu, wielkie brawa! Historia z PRL-u, historia o dzieciństwie w PRL-u, ale też historia o alkoholizmie, o tym, co alkoholizm robi z rodziną. Historia bardzo dramatyczna, bardzo dojmująca, ze świetnymi rolami, fantastycznie zrobiony film. Dobry wieczór Panie Macieju, dobry wieczór wszystkim Państwu. Zapraszamy na galę. To już drugie wspaniałe stylowe okulary przeciwsłoneczne na tym czym moim dywanie. Liczymy na więcej. Dobry wieczór. Widzą Państwo, że niektórzy wybrali casualową elegancję, tak zwaną. Bardzo, bardzo się cieszymy. Najważniejsza jest różnorodność. Inga Demska, reżyserka filmu. Producent Zbigniew Domagalski, scenograf Wojciech Żugała, aktorka Barbara Papis, aktor Rafał Rutkowski z żoną Magdaleną Brodlewską, aktorka Alicja Warchocka, charakteryzacja Ewa Kowalewska, autor zdjęć Andrzej Wojciechowski. Wielkie brawa, twórcy, twórczynie filmu Zupa Nic. A przepraszam bardzo, Kingo, kto jest z tobą, kogo trzymasz za rękę, powiedz? Alicjo, witamy cię też bardzo serdecznie. Ona by się mogła zgubić. No, droga tu jest rzeczywiście bardzo kręta, a poza tym na festiwalu w Gdyni trudno się sobie odnaleźć. Ja wieczorami, proszę Państwa, byłem w lobby hotelu Mercure, gdzie wszyscy tutaj goście festiwalu bawili się i rozmawiali. To tam było tak dużo ludzi, że sam się trzy razy zgubiłem, więc naprawdę można się zgubić, ale Panią Kingę można odnaleźć zawsze, zwłaszcza jako takie wspaniałe kreacje. Wypatrzymy Panią wszędzie. Właściwie wypatrzymy cię wszędzie, bo ja chyba jesteśmy na ty, ale tak oficjalnie tutaj pani i pan zawsze mam taki odruch. Ale dziękujemy, że są Państwo z nami. Kinga Demska, reżyserka filmu Zupa Nic i twórcy, przedstawiciele ekipy. Dobry wieczór Kingo, dobry wieczór Państwu. Zapraszamy. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, Andrzeju, dzień dobry wieczór. Zapraszamy. Małgorzata Szumowska, reżyserka, Agnieszka Podsiadnik, aktorka. Dobry wieczór, zapraszamy bardzo serdecznie. Chwilę na ściance, to są jurorki w konkursie filmów krótkometrażowych, proszę Państwa. To one podjęły się tego trudnego zadania wybrania laureatów, laureatek spośród wspaniałych filmów krótkometrażowych, w których możemy obserwować tak naprawdę przyszłość polskiego kina, bo ci wszyscy reżyserzy, te wszystkie reżyserki, które tworzą filmy krótkometrażowe, później robią debiuty pełnometrażowe i decydują o kształcie polskiego kina. Znakomita reżyserka, znakomita aktorka Małgorzata Szymowska i Agnieszka Podsiadnik. Na pewno Państwo znają z wielu filmów. Zresztą film pani Małgorzaty Śniegu już nigdy nie będzie. Mogliśmy go oglądać w kinach w tym roku. Także sprawa dosyć świetna. Dobry wieczór. Zapraszam. Agnieszka Podsiadnik i Małgorzata Szymowska. Jury filmu, konkursu filmów krótkometrażowych. Już pewnie się Państwo zorientowali, bo ja właśnie spojrzałem i się zorientowałem, że mamy, że konkurs, twórcy filmów z konkursu głównego właściwie jest nami pan Maciej Karpiński. Bardzo serdecznie witamy. Zapraszamy tutaj na ściankę, żeby kilka zdjęć panu zrobić. Pan Maciej Karpiński to scenarzysta, który odpowiada za wiele świetnych tekstów w polskim kinie, także wielkie brawa. To się od tego zaczyna, proszę Państwa. Ktoś musi historię wymyślić i
to się musi napisać. Panie Macieju, dobrze mówię? Świetnie. Bardzo się cieszę, że... To jest najważniejsze. No, to jest... Wszystko powtórzę. Pan Maciej Karpiński właśnie nam powiedział, że znamy to powiedzenie Lenina, że film jest dla nas najważniejszy, ale podobno w archiwach radzieckich znaleziono dalszy ciąg tego powiedzenia, ale scenariusz jest jeszcze... Tomasz Ziętek skończył wywiad, proszę Państwa! Idą do nas, to ja w takim razie przedstawiam. Tomasz Ziętek, aktor, który gra główną rolę, Hubert Miłkowski, również aktor w głównej roli ze sobą towarzyszącą, scenarzysta Marcin Ciastoń ze sobą towarzyszącą, charakteryzacja Daria Siejak, producentka Joanna Szymańska, koproducentka Krystyna Kantor, reżyserka castingu Joanna Ślesicka, asystent producentki Michał Fronc, aktor Sebastian Stankiewicz ze sobą towarzyszącą, aktor Tomasz Włosok, który jest już z nami po raz drugi na czerwonym dywanie, bo wystąpił w filmie Piosenki o miłości. Mamy tu takich rekordzistów, którzy nawet po 5 razy wychodzili kiedyś na ten czerwony dywan. Panie Tomaszu, mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, będziesz pana wydarzyć. Twórcy filmu Hyacynt są z nami, zostawili. Machają z nami Państwa do pogrąży. Piękny skok, proszę Państwa. Na pewno zostało to uchwycone równiutko. Jestem przekonany, że to się udało. Tomek, dziękuję, że dotarłeś. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Jak twoje zmęczenie? Jest ok? Jest dobrze już? Dobrze, świetnie. Mam nadzieję, że gala ukoi twoje zmęczenie. Joanno, dobry wieczór. Witamy Państwa, Marcinie, Główny. Zanim powiem o nim więcej, przedstawię twórców, którzy już zbliżają się do ścianki. Reżyser, scenarzysta, producent Filip Jan Rymsza ze sobą towarzyszącą. Dźwięk Sebastian Witkowski. Producentka, poprosimy chwilę, żeby Państwo się zatrzymali. Mosquito State, proszę Państwa, to jest film, który dzieje się tuż przed krachem finansowym z 2008 roku i pokazuje właściwie taki rozpad tamtejszego świata w wyniku tego kryzysu i rozpad człowieka. Głównym bohaterem jest makler, a właściwie taki matematyk, który pracuje dla maklerów i który analizuje rynek. I on ten kryzys przewiduje, on widzi zalążki tego kryzysu i właściwie razem ze światem zewnętrznym także on się rozpada na drobne kawałeczki i nie może się w tym odnaleźć. To jest trochę horror, trochę dramat, film bardzo ciekawy, łączący różne style i porządki. Mosquito State Filipa Jana Rymszy. Zapraszamy Państwa tutaj do nas. Dobry wieczór. Cieszymy się, że Państwo są z nami. Zapraszamy na uroczyste zamknięcie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Filipie, dołączę do nas, mam nadzieję. Bardzo się cieszę. Zapraszamy. No i wyczekiwana ekipa filmu Najmro. Już się do nas zbliża. Pięknie Państwo idą z reżyserem, tak pod rękę. No wspaniale. Proszę wszystko fotografować. Tak, widzę Cię, Sandro, również do Ciebie macham. Sandra Drzymalska, aktorka, wraz z nią reżyser i scenariusz Mateusz Rakowicz. Coś mi się tutaj pozmieniało. O, już wszystko mam. Producentka kreatywna Agnieszka Odorowicz. Scenariusz Ewa Kowalewska. Ewa Kowalewska, scenariusz, tu mam jakieś błąd. Ale pani Ewa Kowalewska jest z nami, to na pewno. Sandra Drzymalska, aktorka. Aktor Rafał Zawierucha z partnerem. Sound design Bartek Skutkiewicz. Producent Andrzej Papis. Kostiumy Marta Ostrowicz. Reżyseria castingu Paulina Krajnik. Witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Sandra, mam nadzieję, że nie zgubiłaś kolejnej karty do pokoju. Ciepła taka historia, proszę Państwa, rano, że Sandra Drzymalska powiedziała, że zgubiła już 3 karty do pokoju. Za późno już to powiedziałem. Ale tak jest, proszę Państwa, na festiwalu. Biegamy na te filmy. Biegamy z seansu na seans. Musimy biec na wywiad. Dzisiaj Sandra biega dla Vogue'a. To są poważne sprawy. I czasami się zdarzy, że coś zgubimy. Nie ma powodów do wstydu. Ja już Państwu wiem, co ja będę miał później. Dostanę po prostu swoje, prawda? Dostaniemy się za to, tak? Nie? Dobrze. Tylko trochę. Zapraszamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rafale. Zapraszamy. Słucham? Obyś się potknął, uważaj. Pierwszy stop. No i witamy bardzo serdecznie naszych gości specjalnych. Senator Rzeczpospolitej Polskiej, były minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski i szefowa Komisji Kultury Senatu Barbara Zdrojewska. Witamy bardzo serdecznie. Panie senatorze, pan już tutaj był wielokrotnie w różnych...
10 raz. Wspaniale, już. Gratulujemy. I zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witamy również Panią Janinę Jąszewską z Krajnek. Dzień dobry Pani. Dobry wieczór. Zapraszamy na galę. Mamy nadzieję, że miło bardzo spędzi ten wieczór. Uda się Pani. Damy radę. Tutaj mamy... O, Pan Dyrektor Kolonkiewicz, jak Pani pomoże, to Pani wszędzie wejdzie. Na najwyższą górę Pani by z dyrektorem weszła. Dziękujemy bardzo za pomoc. Dziękujemy bardzo za pomoc. Już widzę ponownie. Specjalnie zrobiono takie moje stanowisko w tym miejscu, ale idealnie on tutaj taki przestrzeń i już widzę, czy zbliżają się do nas kolejni twórcy. I tak rzeczywiście jest. Wspomniałem już o filmie Lokatorka, proszę Państwa. To jest film, który jest, opowiada o, no właściwie jest oparty na autentycznych wydarzeniach tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej, która została zamordowana i opowiada o całej tej aferze z nią związanej. Za chwilę zobaczymy jego twórców. Witamy kolejnego naszego wspaniałego gościa na festiwalu. Dobry wieczór. Pan na galę jakoś na festiwalu, tak? To dobrze Pan trafił. Rewelacyjnie. No nie wiem, bo jak Pan powiedział, że nie wiem, że idzie Pan do sklepu, to bym Pana gdzie indziej skierował. Ale na szczęście wszystko się zgadza. Twórcy filmu Lokatorka wyszli za wirażu, Tomek. Nie martw się, idą. Będziesz mógł ich powitać. Siła spokoju. Aktorka Irena Melcer, scenarzysta Tomasz Klimala, a także Sylwia Michalak, Sławomira Łozińska i Mikołaj Pokromski. Witamy bardzo serdecznie. Ireno, ty również, widzę, wybrałaś kolor niebieski, właściwie błękitny chyba bardziej trzeba powiedzieć. Kinga Dębska również wcześniej była w nieco ciemnym, ciemniejszym niebieskim. Dogadałyście się, czy nie? Zawsze. Wiedziałem. Zapraszamy na ściankę. To już wiemy, proszę Państwa, że Irena Melcer i Kinga Dębska zawsze dogadują się w sprawie swojej kreacji na czerwonym dywanie, żeby przypadkiem się nie powtórzyło. Bardzo dobrze. O to też trzeba dbać. Kilka zdjęć. Troszeczkę ujęć filmowych, nawet ujęcia z kranu mam, jak Państwo widzą. A dla Państwa co? To jest zdjęcie. Chcemy zdjęcie też? To może się uda tutaj. Jako z będzie... kamerami, może namówimy komuś. Na dole. Dobrze, spróbujemy. Proszę Państwa, jest prośba od naszej publiczności tutaj. Czy Państwo mogliby się na chwilę tutaj zatrzymać też? Nawet bliżej. To jeszcze bliżej. Dziękujemy. Wspaniale, proszę bardzo. Zaprosek specjalnie dla Państwa. Tak, biały dym za chwilę poleci. Konklawa się zakończyła. Już? Proszę bardzo, dziękujemy bardzo. Zapraszam Andrzej Garański, znakomity reżyser. Joanna Kulik, aktorka, na pewno Państwo znana. Dorota Rockplo, autorka wspaniałych kostiumów. Już wiem. Panie, spokojnie, wszyscy nie zatrzymajmy. Agnieszka Smoczyńska, reżyserka, Robert Bolesny, scenarzysta, Mikołaj Trzaska, znakomity kompozytor, między innymi filmy Wojciecha Smorzowskiego, no i legendarny polski reżyser filmów dokumentalnych, autor zdjęć, Bogdan Dziworski, jury konkursu głównego. Wielkie brawa dla Państwa. Trudne zadanie, ale proszę zobaczyć, jak się pięknie prezentują, jakby w ogóle nie byli zmęczeni całym festiwalem. Na pewno, Agnieszko, na pewno wszystkie filmy obejrzane? Wszystko? Dzielnie obejrzeliście? Bardzo się cieszę. Bardzo dobrze. Kilka zdjęć, kilka fotek. Ale dziękuję. Tutaj dziękuję za to pytanie i za troskę, ale poradzimy sobie. Dobry wieczór Państwu. I zapraszamy tu do nas. Aha, jeszcze chwilę, przepraszam. Jeszcze chwilkę. Dobrze. I gorąca prośba, żeby Państwo też na sekundę się tu zatrzymali. Bo to poproszę o publiczności tutaj, którzy chcieliby z Państwem Państwa zobaczyć. Wszystkie filmy obejrzane na pewno? Nie? Które nie są obejrzane? Proszę przyznać. Nie, Agnieszka, tylko żartuję. To jest przecież profesjonalistka. Widać to w filmach, widać to również w pracy jurorskiej. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na galę. Agnieszko, zauważ, że o jednej rzeczy nie wspomniałem, specjalnie dla Ciebie, tym razem nie.
o twojej kiedyś nagrodzie. Zostawmy to. Zostawmy. Było dobrze? Świetnie. Bardzo się cieszę. W końcu jesteśmy tutaj na państwa. Dobrze, świetnie. To pan stanie tutaj i będzie takim suflerem, to będzie opowiadał o co chodzi, tak? Dobrze. Nie potrzebuję pan mikrofonu, zobaczcie, idziemy na mikrofonie, nie będziemy musieli drugiego dawać. Bardzo się cieszę. Jesteśmy umówieni na przyszły rok. Drugi. Na dywanie pierwsze, ale chyba sobie dobrze radzi, prawda? Wielkie brawa dla dyrektora artystycznego. Świetnie sobie radzi, bardzo się cieszymy. O, można powiedzieć, pan dyrektor mógłby nawet powiedzieć na dywanie moje wspaniałe życie. A dlaczego mógłby to powiedzieć? Bo twórcy tego filmu właśnie do nas zmierzają. Są już na tym naszym pięknym zakręcie. Zaraz się dowiemy, czy ktoś z nich idzie na wywiad. Nie, chyba idą prosto. Państwo są dla mnie ważniejsi niż wywiady. Trzeba to docenić, bo już tutaj do nas zmierzają reżyser, scenarzysta, montażysta Łukasz Grzegorzyk. Scenografia jak na dobrze. Dźwięk Zofia Morysz, bo Zofia już drugi raz zaczęła mówić. Natalia Grzegorzyk, producentka. Aktor Jakub Zając. Aktor Grzegorz Stępniak. Montaż Maria Zuba. Przedstawicielka dystrybutora Gutek Film Konstancja Sawicka, aktor Paweł Kruszelnicki, zgranie dźwięku Sebastian Witkowski i aktorka Karolina Bruchnicka, która, jak mnie poinformowano, przyjechała na festiwal po to, żeby wziąć udział w jednym spotkaniu i przejść po czerwonym dywanie. Tak trzeba żyć, proszę państwa. Jest zainteresowana tylko tymi najważniejszymi wydarzeniami na festiwalu, ale nawet nie wiem, czy jest tutaj, bo nie widzę jej. Jest? Świetnie, no bo do kogo ja to mówię, gdyby jej nie było? Bardzo cieszę się, że jest. Trochę zdjęć, moje wspaniałe życie. Film. To jest pani Konstancja Sawicka, przedstawicielka Gutek Film. Konstancja, właśnie pan mnie zapytał, a ta pani tylko ładnie na biało ubrana, co fotografuje, to kto to? Pani Konstancja. Proszę bardzo. Gdyby... Gutek Film to jest znakomity dystrybutor, ma rację. Konstancja kiwa głową, ale musi, bo inaczej szefostwo by ją skrytykowało. Więc, ale rozumiemy, taka praca. Dystrybutorzy są oczywiście też ważnymi gośćmi festiwalu, to oni wprowadzają filmy do kin. Tak, zapraszamy. No byłoby trochę głupie, gdybyśmy powiedzieli, no to teraz zapraszamy na skwerek, a my sobie tu galę zrobimy. Nie, proszę, na gali. Karolina, zawsze wiesz, kiedy przyjechać na festiwal. Gratuluję. Zapraszamy. Konstancja, widzę wszystko. Rozumiem, że to będzie na social media już za chwilę. Proszę, za chwilę będziemy mogli to zobaczyć. Proszę państwa, już widzę osobę, której, no nie, żeby nie kojarzyć tej dziennikarki, to trzeba by chyba nie śledzić polskich mediów gdzieś tak od 25 lat. Zdobywczyni najważniejszych nagród dziennikarskich, m.in. Grand Press, Wiktora i Super Wiktora, telekamery, złotego mikrofonu, kto? Świetnie pan zgadł, Monika Olejnik. Ja nie musiałem pani przedstawiać, bo wszyscy państwo już wiedzą. Monika Olejnik i Tomasz Ciółkowski, dziennikarz, producent, twórca strategii inwestycyjnych na rynku medialnym. Witamy państwa bardzo serdecznie. Chwila dla fotoreporterów. O, zieleni jeszcze nie mieliśmy na tym czerwonym dywanie. Pani Moniko, wspaniale. Mamy tutaj pełen przekrój kolorystyczny. Trochę. Dobrze, oczywiście. Już pamiętam. Pani Moniko i pani Tomaszu, prośba do naszej publiczności, żeby państwo się tutaj też na chwilę zatrzymali. Troszkę bliżej. Czy to jest w porządku? Dobrze. Brawo, wolne media. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na galerię. Nas dołączą. Powitajmy bardzo serdecznie dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, pana Radosława Śmigulskiego. Polski Instytut Sztuki Filmowej współfinansuje wszystkie filmy, które oglądamy w konkursach na festiwalu w Gdyni. Dobrze mówię, panie dyrektorze? Chyba bez wyjątku, prawda? Polski Instytut Sztuki Filmowej zapewnia finansowanie polskich filmów już od wielu lat i dzięki temu możemy tyle wspaniałych filmów też oglądać. Dobry wieczór, panie dyrektorze. I zapraszamy oczywiście na galę, której bądź co bądź jest pan współgospodarzem. I bardzo serdecznie witamy Wojciecha Krzyżyńskiego, Marcina Cuda i wszyscy są przedstawicielami firmy Granaria Development. Dobrze mówię? Dobrze przeczytałem?
Grenaria Development. Bardzo nam miło. Zapraszamy. Dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie. Wywiady się skończyły, także mam nadzieję, że już za chwilę, czy nie skończyły się jeszcze? Zapraszamy Państwa, jeżeli się już skończyły. Nie, jeszcze nie. Jeszcze chwilę czekamy, tak? Proszę Państwa, film Sonata. Jest bardzo dużo filmów amerykańskich, które opowiadają o tym, o czym powiedziałem, czyli o ludziach, którzy właściwie siłą woli i swoją determinacją przekraczają swoje ograniczenia. Taka amerykańska jest trochę historia, która jednak wydarza się także czasami w rzeczywistości i właśnie przy filmie Sonata się wydarzyła. Historia polskiego kina na czerwonym dywanie tegorocznej edycji festiwalu. Znów mogę to powiedzieć. Krzysztof Zanussi, wybitny reżyser. Nie będę, panie Krzysztofie, pozwoli pan, że nie będę wymieniał tytułów tych wszystkich filmów, bo byśmy to do jutra stali, tyle już ich zrobił. Jest nim również dyrektorka Festiwalu Polskiego Kina w Stanach Zjednoczonych, Hanna Hartowicz. Dobry wieczór Państwu. Poprosimy, żeby Państwo się chwilę zatrzymali tu, dobrze? Trochę zdjęć troszeczkę zrobimy, sfilmujemy Państwa. No dobrze, no, kilku filmach powiem, tych moich ulubionych. Moje ulubione filmy pana Krzysztofa to na przykład Struktura Kryształu, to na przykład Barwy Ochronne. To są wspaniałe filmy, które tworzą historię polskiego kina. Dziękujemy bardzo. Pan tutaj mówi, panie Krzysztofie, że za mną, że pani Maja Komorowska jeszcze powinna być. Prawda? No ale niestety, może w przyszłym roku. Dobry wieczór, zapraszam. Proszę Państwa, zaczynam wymienianie ekipy filmu Sonata. A Państwo, proszę Państwa, żeby zatrzymali się przy fotoreporterze. Bartosz Blaszka, reżyseria, scenariusz. Małgorzata Bogniewska, osoba towarzysząca reżysera. Tomasz Augustynek, zdjęcia, wraz z nim Natalia Augustynek. Aktorka Małgorzata Foremniak, wraz z nią Alek Kort. Aktor Michał Sikorski, a wraz z nim Wiktoria Czelatka. Aktor Łukasz Simlat, a wraz z nim Barbara Bystrzejewska. Producent Marcin Kurek, wraz z nim Katarzyna Kurek. Jerzy Sztur, aktor, wraz z Barbarą Sztur. Czyli Jerzy Sztur, aktor, jakby Państwo nie wiedzieli, kim jest Jerzy Sztur. Sylwester Manaszkiewicz, producent. Zuzanna Andrzejewska, koordynatorka postprodukcji działań związanych z filmem Sonata podczas festiwalu. Natalia Sobkowiak, odpowiedzialna za PR. Tomasz Sikora, dźwięk. Agnieszka Emila Sikora, osoba towarzysząca pana Tomasza. Grzegorz Płonka, czyli o muzyk, osoba, która opowiada film. Wspominałem już o panu Grzegorzu. Jest z nami. Irena Melzer, aktorka. Agnieszka, przepraszam, to już było. Irena Melzer, aktorka. Małgorzata Płonka, rodzina Grzegorza Płonki. Łukasz Płonka, Michał Płonka, pan Grzegorz z rodziną przyjechał. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Aktorki Grażyna Sobocińska, Barbara Wykryk. Wójt gminy Poromin jest z nami. Anita Rzekleń, bardzo serdecznie witamy. To pewnie oznacza, że film się, akcja filmu się między innymi tam rozgrywa i pani wójt tę gminę, tereny gminy udostępniła. Henryk Skarżyński, którego w filmie gra Jerzy Sztur. Muzyka Krzysztof Janczek, scenografia Alicja Kazimierczak, kostiumy Emilia Czartoryska, produkcja, producent kreatywny Cyprian Marchewka, Kamil Janik, kierownik produkcji. To już wszyscy, uff! Zapraszamy! Oczywiście, jeden z kandydatów na pewno. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy już wszystkich Państwa tutaj do nas na scenę. Pan tutaj pana instrukcje są naprawdę. Pan mi tutaj cały czas podpowiada, kto ma się zatrzymać, a kto nie. Witamy bardzo serdecznie, dobry wieczór. Ta ekipa filmu Sonata była tak, jest tak obszerna, że zdjęcia musimy robić w częściach, bo nie wszyscy zmieściliby się na ściance. Zapraszamy tych z Państwa, którzy zostali sfotografowani tutaj do nas. Zapraszamy. Jeszcze kilka zdjęć. I film Sonata jest już właściwie z nami na uroczystości zamknięcia, a na pewno tuż przed. Czy wszystkie zdjęcia już mamy? Czy mamy ten wiekopomny moment uchwycony? Jeśli tak, to zapraszam tutaj Państwa i mamy nadzieję, że wyjdą Państwo z gali zadowoleni. Pani Małgorzato, jest mała prośba od widzów, którzy stoją tutaj za mną, żeby Pani się na chwilkę tu zatrzymała. Wszyscy się zatrzymali.
Dziękujemy pani. Dziękujemy pani. Alan Starski, wybitny polski scenograf i Wiesława Starska. Witamy bardzo serdecznie. Kilka zdjęć na ściance. Proszę bardzo. Tutaj też, proszę państwa, ja bym najchętniej naprawdę większość... Oczywiście, tak. Pan Alan Starski jest laureatem Oscara. Pan tutaj cały czas podpowiada najważniejsze rzeczy. Tutaj jest pan Alan Starski, Oscar. Oczywiście, mam super, ja bym zapomniał. Nie pan. Bez kartki można. No tak, tutaj pan dyrektor mówi, że nie mamy tego w kosztorysie niestety. Ale może przyszło na to. O, możliwe. Alan Starski, Wiesława Starska, dobry wieczór. Cieszymy się, że państwo są z nami i zapraszamy do nas. Aktor Sebastian Fabiański. Aktor i raper również, więc Sebastian łączy dwa te światy. Proszę państwa, jest również z nami aktorka Magdalena Koleśnik, którą mogli państwo oglądać na przykład w filmie Sweat. Znakomita rola i tutaj oczywiście też. Aktor Jacek Bele, operator zdjęć Bartosz Wieniek, Magdalena Chowańska, montażystka, Daria Siejek, charakteryzacja. Reżyserka obsady Paulina Krajnik, już zdaje się po raz drugi Paulina z nami na czerwonym dywanie, bardzo się cieszymy. Klaudia Śmieja-Rostworowska, producentka. Beata Rzeźniczek, producentka. Honorata Pawicka, Jaros i Lidia Drechny-Czartoryska oraz Ewa Czajkowska, Warner Bros. Producent filmu i dystrybutor. Witamy bardzo serdecznie film i no ja ludzie, wielkie brawo. O, już są fani i fanki tego filmu. To filmu był. No dobrze. Zapraszamy tutaj państwa, jakie zdjęcia zostaną zrobione. Dyrektorzy czekają cierpliwie. Reżyserka już ruszyła, to myślę, że za jej przewodem możemy już... Tak! Za jej przewodem łączy się z Narodem Zmajdą Patrycią. Jak po co wiedzą, klasyka polskiej literatury jest z nami obecna. Dobry wieczór państwu i zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Życzymy miłej zabawy, tu państwo mówią za mną. Przekazuję. Proszę państwa, witamy bardzo serdecznie prezydenta miasta Gdyni, Wojciecha Szczurka wraz z żoną Barbarą. O, chyba, sądząc po oklaskach, panie prezydencie, jest szansa na kolejną kadencję. Bardzo się cieszymy. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, jego prezes Jacek Bromski. Agnieszka Odorowicz, członkini komitetu organizacyjnego wraz z Dorianem Sterem, członek komitetu Włodzimierz Grzechnik oraz Andrzej Pongowski, autor wielu wspaniałych plakatów filmowych. Witamy. Oczywiście, że to Andrzej Pongowski, pan jest wybitnym znawcą, naprawdę, coraz większe wrażenie jestem. Dobry wieczór, panie prezydencie, panie prezesie. Witamy wszystkich państwa i zapraszamy na galę. Jest już z nami reżyser, laureat Oscara, reżyser takich filmów jak Ida, Zimna Wojna, Paweł Pawlikowski wraz z Małgorzatą Belą. Paweł Pawlikowski jest również przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, pani Małgorzata. Cieszymy się, że państwo z nami. Cieszymy się zatrzymać się tu na chwilę przy ściance. Tak zwany czas dla gwiazd, światło reflektorów. Chce pan to powiedzieć osobiście, pan to mówi? Bo zaraz to podejdzie. Nie? Dobrze. Dobry wieczór, witamy. Kilka zdjęć. No, ja naszła właśnie. Panie Paweł, chciałem powiedzieć, cieszy się pan z dużą estymą, zwłaszcza tej części publiczności. Sądzę po komentarzach, które słyszałem. Także Paweł Pawlikowski, Małgorzata Bela. To z pewnością. Taka magia Oscara. Taka magia Oscara. Dostaje się Oscara i cały świat już wie. Proszę państwa, takie nazwisko, które się już pojawiło tutaj w moich wypowiedziach, a nie wiem, czy państwo kojarzą, Kalina Jędrusik. No ba. Na pewno państwo kojarzą. Kalina Jędrusik, legendarna polska aktorka, piosenkarka, artystka kabaretowa, która ożyła na ekranie, na tym festiwalu, dzięki filmowi Bo we mnie jest seks. Ten film, twórcy i twórczynie tego filmu są już z nami, ale niech państwo zgadną, tak jest wywiad. Także chwilę jeszcze poczekamy. Natomiast co można powiedzieć o tym filmie? Już trochę mówiłem, ale jest to film, w którym Kalinę Jędrusik zagrała Maria Demska, która też, co ważne, wykonała wszystkie utwory w tym filmie. Zrobiła to rewelacyjnie, zaręczam. Biorę pełną odpowiedzialność za te słowa. To jest film
który na pewno nie jest biografią Kaliny Jędrusik od A do Z. To nie jest film, który starał się opowiedzieć tę historię od początku do końca, tak jak to się mówi, po Bożemu. To jest film, który opowiada o jednym właściwie epizodzie. Ten epizod jest oparty mniej lub bardziej na faktach. O takim epizodzie, w którym Kalina Jędrusik zostaje wyrzucona z telewizji polskiej i musi walczyć o powrót. I oczywista historia jest o kobiecie, która chce żyć na własnych prawach. Jest to kobiecie, która chce robić to, co kocha robić. Jest to kobiecie, która musi sobie poradzić w świecie zdominowanym przez mężczyzn. W świecie, gdzie dominuje w dużej mierze seksizm i mizoginia. I ona musi sobie w tym świecie znaleźć miejsce, żeby żyć i działać na własnych prawach i żeby mieć prawo do tej działalności. O tym jest ten film. Film, który pokazuje, jak już wspomniałem, PRL przez pryzmat polskiej popkultury, przez pryzmat osobowości Kaliny Jędrusik, który jest musicalem. I muszę powiedzieć, że zwłaszcza jeden numer musicalowy tam, taneczny, wbił mnie absolutnie w film. Jest inspirowany w dużej mierze sceną tańca z Salta Tadeusza Konwickiego, który nawiasem mówiąc, Tadeusz Konwicki pojawia się jako postać w tym filmie. Większość laureatów poznamy dzisiaj, ale laureatów filmów, konkursu filmów krótkometrażowych poznaliśmy wczoraj i są już z nami. Proszę się zatrzymać tu na ściance, a ja powiem. Alicja Sokół, reżyserka filmu Mój brat rybak, Kajetan Falkowski, autor zdjęć, który otrzymał wczoraj nagrodę za najlepsze zdjęcia w konkursie filmów krótkometrażowych. Wielkie brawa dla nich, proszę Państwa. To są sportowcy, którzy już za chwilę będą decydować o kształcie polskiego kina, a właściwie już decydują, bo filmy krótkometrażowe są pełnoprawnymi dziełami sztuki. Alicja Sokół, Kajetan Falkowski. Dziękujemy Państwu bardzo i gratulujemy nagród. Triumfatorzy konkursu filmów krótkometrażowych. Pani Katarzyno, lubi Pani filmy krótkometrażowe? Bardzo. Katarzyna Figura, proszę bardzo. Brawo! Panie Katarzyno, tu Pan za mną twierdzi, że aż cały dywan się buja od Pani obecności tutaj. Tak jest wspaniale. Może Pani zatrzyma się tu na chwilę jeszcze, dobrze? Na chwilkę, możemy? Na sekundę? Tutaj publiczności bardzo zależy. Dziękujemy Pani. Żeby nie było śladów. Adaptacja reportażu Cezarego Łazarewicza, filmu o sprawie Grzegorza Przemyka. Wielkie brawa, proszę Państwa. Zapraszamy tutaj na ściankę. Delfino, piękna kreacja, muszę powiedzieć. Tomasz, smoking również niczego sobie. Niczego sobie. Wszyscy Państwo wyglądają olśniewająco. Muszę powiedzieć, że takiego koloru, jaki prezentuje Pani Aleksandra Konieczna, też do tej pory na czerwonym dywanie nie było dzisiaj. Brawo. Piękna, oryginalna kreacja. Żeby nie było śladów, proszę Państwa. To film, który w sposób bardzo wielopłaszczyznowy, wielowątkowy opowiada o sprawie Grzegorza Przemyka, o tragedii wielu ludzi, tragedii, która dotknęła wtedy wiele osób. Ten film był prezentowany premierowo na festiwalu w Wenecji, a teraz mogliśmy go oglądać na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Dziękujemy bardzo i zapraszamy tutaj do nas na galę, tutaj gdzie stoi pan dyrektor Polankiewicz. Tu się należy kierować. Wielkie brawa, proszę Państwa, żeby to było ślada. Dobry wieczór. Zapraszamy. Dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy. Otóż idzie. Wreszcie jest przy nas, bo we mnie jest seks, proszę Państwa. Reżyserka Katarzyna Klimkiewicz. Aktorki Katia Paliwoda, Katarzyna Obidzińska, Maria Dębska właśnie, która gra Kalinę Jędrusik. Aktor Bartłomiej Koczedow. Scenografia Wojciech Żugały. Scenariusz Patrycja Mnich. Kostiumy Anna Imielska-Szczęśniak. Dźwięk Robert Czyżewicz. Muzyka Radek Łuka. Producent Ewa Jastrzębska, producentka właściwie. Marta Kownacka, reżyserka castingu. Producentki Maria Gołoś, Renata Czarnkowska-Listość. Kierowniczka produkcji Sylwia Rajdaszka. Postprodukcja obrazu Ania Zdrojewska, współpraca producencka Monika Matuszewska, koproducentka postprodukcja dźwięku Dominika Orszulak, postprodukcja Zuza Chęć, choreografia Kuba Lewandowski, bardzo ważny element tego filmu, druga kostiumografka Karolina Rodanowicz, drugi reżyser Wiktor Retlewicz i Ewa Mandurska, aktorka. Witamy wszystkich Państwa. Aż z tego przejęcia potrąciłem mikrofon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, macham do Was.
Wszyscy po mnie machają. Miło mi się zrobiło, dziękuję bardzo. Kilka zdjęć jeszcze i zaraz zapraszamy tutaj Państwa do nas, bo we mnie jest seks. Film o Kalinie Jędrusik z Marią Dębską w roli głównej. Zapraszamy. Marysia Dębska mówiła mi wcześniej i tak mi rozbudziła oczekiwania, mówiła, że przygotowała znakomitą kreację na Czerwony Dywan i rzeczywiście spełnione oczekiwania. Wspaniale, wspaniale. Dziękujemy bardzo. Czy już jesteśmy gotowi? Tak jest. Zapraszamy do nas i zapraszamy na galę oczywiście. Już za chwilę wszystko się okaże. Dobry wieczór. Wieczór. Bartek, wspaniały kapelusz. Zapraszamy. Marysia, jeszcze kilka z nich solo. Taka niełatwa rola gwiazdy. Wielkie brawa, proszę Państwa. Maria Dębska, którą oglądaliśmy na ekranie, na festiwalu i będziemy oglądać, bo film dopiero wejdzie do kin, do szerokiej dystrybucji tej jesieni, w roli Kaliny Jędrusik. Dobry wieczór. Daniel Rychalski, reżyser i scenarzysta Łukasz Ronduda, reżyser i operator Łukasz Gut, producent Kuba Kosma, aktorka Jowita Budnik, aktor Oskar Rybaczek, scenarzystka i producentka Katarzyna Sarnowska, aktor Jacek Poniedziałek, scenarzysta Michał Oleszczyk, który był kiedyś dyrektorem artystycznym tego festiwalu, a teraz jest scenarzystą. Nie wiem, czy to awans, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, Michał, że tak sądzisz, bo mnie się tak wydaje. Kamil Grzybowski, montaż, Kalina Lach, kostiumy, Joanna Kaczyńska, scenografia, producent wykonawczy, kierownik produkcji Erik Więcławski, Karolina Bruchnicka, aktorka, czyli jednak drugi raz na czerwonym dywanie, wiedziałem, że sobie nie odmówisz, Przemysław Kurcielewski, montażysta, przedstawiciele Kino Polska, Lewek Multan, Patrycja Gałązka, Agata Kwiatkowska, Karolina Kurek, to Telewizji Kino Polska, jako producenta filmu, Konrad Kowalczyk, Mateusz Adamczyk, dźwięk Sebastian Witkowski, współpraca scenariuszowa Michał Zygmunt, postprodukcja Zuza Hench, jest z nami także Paweł Józwuk. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Michał, filmuj swoich kolegów i koleżanki z ekipy, a nie mnie. To nie ja jestem tu najważniejszy, zwracam się do Michała Zygmunta. Filmuj tam albo fotoreporterów. Oni zawsze stoją za obiektywem. Może niech ktoś zrobi panom i paniom zdjęcie. Mogę Państwu powiedzieć. Wszystkie nasze strachy. Film Łukasza Ronduda, Łukasza Guta. Ze scenariuszem, współautorstwem byłego dyrektora artystycznego festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Michał, mam nadzieję, że dobrze się czujesz, będąc tu w nowej roli. Bardzo się cieszę. Wszystkie nasze strachy. Dziękujemy bardzo. Jeżeli wszystkie zdjęcia zrobione i o, to możemy powiedzieć, mamy to. I zapraszam tutaj do nas. Już nikt nie przyjdzie? Zapraszamy. Państwo, solidna reprezentacja. Zapraszamy. Wszystkie nasze strachy. Wielkie brawa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu jest. Tu jest. Michał, wspaniała skóra. Piękna stylizacja. Zapraszam. To się nazywa ekipa, mój pan dyrektor. Proszę Państwa, to się nazywa ekipa, a to się nazywa tak zwany Le Grand Final. To już koniec uroczystości Czerwonego Dywanu. Ja się dziękuję, panie dyrektorze. Nazywam się Błażej Klapkowicz. Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Życzę wiele emocji na polskich filmach. Niedługo przekonamy się, kto został zwycięzcą nagród, kto zdobędzie nagrody 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za... Dzięki, Błażej.